Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno czynić? On im odpowiedział: czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno, i dał również swoim towarzyszom. I dodał: to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Oto Słowo Pańskie. Szabat dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Przepisy, reguły, zasady są po to, by człowieka prowadzić, a nie człowiek dla reguł. To ważna zasada, która zdaje się jakoś umknęła przez lata, przez wieki faryzeuszom, uczonym w Piśmie. Zamykali się na zasady, a nie dostrzegali człowieka. Czemu Jezus tak często działa w szabat? Czemu pokazuje, można powiedzieć, no, mógłby sobie darować, gdyby to zrobił dzień później, to by nic się nie czepiał. A Jezus działa w szabat, w ten sposób rozdrażniając Żydów, tak zamkniętych, zaślepionych na przepisy, tak zupełnie lekceważąc tradycje i zwyczaje. Uzdrawia, chodzi, wędruje, tutaj łuskają kłosy, a więc praca niekonieczna, wykonywana w szabat. Czemu to robi? Myślę, że po pierwsze, Jezus nie traci czasu. Jeśli widzi człowieka opętanego, sparaliżowanego, to mówi mu: wstań, bądź uzdrowiony. Nie mówi: przyjdź, niech cię jutro przyniosą na tych noszach, albo niech cię jutro spuszczą przez dach w moim domu. Teraz, to jest teraz czas zbawienia. A druga myśl, czemu powstał szabat? Szabat jest momentem odpoczynku, pamiątką odpoczynku. Bóg stwarza świat przez 6 dni, odpoczął dnia 7. I ten dzień jest dniem szabatu, dniem odpoczynku dla Boga. Jezus przez całą Ewangelię pokazuje, że On jest Panem szabatu, ale także, że jest Bogiem. Pokazuje to, gdy ucisza burzę, gdy swoim słowem zmienia rzeczywistość, uzdrawia i tak dalej. Robi to, co tylko Bóg może czynić. A więc całe swoje życie, jak pokaże nam szczególnie Ewangelia świętego Jana, jakby na nowo stwarza świat. Całe jego to działanie publiczne jest tymi 6 dniami stworzenia. Jezus umiera w piątek przed zachodem słońca. Jego szabatem był ten czas, gdy był zamknięty w grobie przez całą sobotę. To był szabat, gdy odpoczął Bóg po dziele stworzenia. Gdy Chrystus odpoczywa po tym, co zrobił, tym nowym stworzeniu, gdy tworzył już nie świat i gwiazdy, ale tworzył serce nowe w człowieku. I odpoczął Bóg po dniu stworzenia, tak po swoim dziele. Tak można rozumieć też czas działania Jezusa i Jego przygotowanie, Jego stwarzanie tego nowego świata.